Pewnie myślicie, że po otrzymaniu niepokojącej wiadomości o ucieczce słowiańskiego bestiariusza z ruin Starego Piekła, od razu ruszyłem pomóc chłopakom rozwiązać ten problem. Nic bardziej mylnego. Byłem niemal pewny, że w ciągu paru godzin uda im się doprowadzić sytuację do porządku. Ja tymczasem miałem nie mniejszy problem. Musiałem znaleźć i zlikwidować śmiertelnika, którego Jezus przypadkiem przywrócił do życia, nim świat się ogarnie, że w zaświatach wszystko się pojebało. To znaczy, teraz wszystko działało już jak trzeba. Nowe dusze płynnie przeskakiwały sobie albo do nieba, albo do piekła, jak za starych dobrych czasów. Ostatnią pozostałością po burdelu, który spowodowała Maryja, był Dominik. Student pierwszego roku anglistyki. Zmartwychwstał już parę dni temu, więc musiałem działać szybko. Pewnie już każdy z jego otoczenia dowiedział się o jego nagłym powrocie do świata żywych. Te małe gnojki nigdy nie potrafią trzymać języka za zębami. Każdego jebie, że umarłeś, ja pierdolę. Zanim zszedłem na ziemię, zaopatrzyłem się w parę pudełek amunicji, karton szlugów i dwie butelki czystej. W końcu wybierałem się na uniwerek. Na wszelki wypadek dorzuciłem jeszcze nóż, który mógł okazać się pomocny w razie, gdybym nagle musiał zmienić tożsamość albo rozszarpać kogoś z pomocą antychrysta. Przed wyjściem pożegnałem się jeszcze z Jezusem, który biegał po całym niebie ciesząc się jak pojebany. Matka nigdy nie pozwalała mi palić szlugów w czwartym wymiarze, przyznał mi się parę godzin wcześniej. Musiałem specjalnie schodzić po to na ziemię, za każdym jebanym razem. Gdy odwróciłem głowę, przechodząc przez portal, zobaczyłem tylko, jak rozpala sobie ognisko, używając setki egzemplarzy Biblii w różnych językach, zajebanych z niebiańskiej biblioteki. Pojawiłem się w męskim kiblu na wydziale humanistycznym. Poznałem po zażyganej podłodze, ujebanej desce klozetowej i spermie ściekającej ze ścian kabiny. Powstrzymując wymioty, wyszedłem na korytarz i od razu zacząłem wypatrywać swojego celu. Dominik, ty mały kurwiu, gdzie się schowałeś? Minęła mnie jakaś większa grupka studentów, którzy najwyraźniej kierowali się do wyjścia. Jeden z nich zapytał się mnie, czy nie mam może przypadkiem fajką poratować. Jak najbardziej, odparłem z uśmiechem. W sumie to też się przejdę zapalić. Korzystając z okazji, zacząłem wypytywać swojego nowego znajomka o Dominika. Po chuj pytasz? Spytał grzecznie. Chuj cię to obchodzi? Odparłem grzecznie ja. Racja. Jeśli chcesz się spotkać z Dominem, najprostszym wyjściem będzie wbicie na jego domówkę jutro o 20:00. Na uczelni zbyt często go nie spotkasz. Uśmiechnąłem się i podpaliłem swojego szluga. Daj adres. Po tym całkiem owocnym rekonesansie wróciłem na chwilę do nieba. Jezus był właśnie w trakcie ganiania aniołów z karabinem paintballowym. Chciałem to jakoś skomentować, ale stwierdziłem, że lepiej się będzie powstrzymać. Zamiast tego poszedłem się przebrać i przyszykować na imprezę. Następnego dnia, punktualnie o 20:00, stanąłem pod drzwiami mieszkania, w którym miała się odbyć ta legendarna impreza. Rozbawiło mnie to określenie, bo szczerze wątpiłem, czy będzie chociaż w połowie tak zajebista jak nasze dzikie indy z braćmi. A propos braci, za swoimi plecami usłyszałem nagle znajomy głos. Zaraza? No kurwa! Wrzasnął radośnie Głód, rzucając mi się w ramiona. Głód, co ty kurwa robisz na jakiejś studenckiej popijawie? Spytałem, próbując oderwać go od siebie. Był już wyraźnie najebany. A zapomniałem ci powiedzieć. Zapisałem się na uczelnię i oficjalnie zostaję studentem, przecież? Ale po chuj. Brakowało mi trochę naszego liceum, tych wszystkich popierdolonych akcji i przygód. Uśmiechnąłem się pod nosem, bo dobrze wiedziałem, o czym mówi. Mi też kręciła się wokół łezka, gdy wspominałem nasze lekcje religii, zabicie dwóch dyrektorów, kurwa. To jednak były czasy, kurwa. To co, wbijamy? Spytałem, patrząc na drzwi, którymi ktoś co chwila wchodził albo wychodził. Czekaj, zatrzymał mnie Głód. A ty co tu robisz? Westchnąłem i rzuciłem w niego jedynym sensownym tłumaczeniem, które nie było prawdą. No, też zostałem studenciakiem. Na jakim kierunku? Anglistyka. Rzuciłem automatycznie. O, ja psychologia. Pochwalił się Głód. Nie wiem do końca czym, ale wyglądał, jakby był z siebie naprawdę zadowolony. Dobra, to dawaj, wbijamy. W mieszkaniu panował totalny chaos. Najebane dzieciaki były wszędzie. Stały wzdłuż ścian, zalegały podłogę i skakały na wszystkie strony. Przypominało to trochę stare piekło i jego mniejsze sale, na które już nie starczyło budżetu. W tym tłumie wypatrzenie Dominika było absolutnie niemożliwe. Wziąłem na bok jakąś laskę, która ledwo kontaktowała ze światem. Wiesz, gdzie jest Dominik? Kim ty kurwa jesteś? Spytała, powstrzymując wymioty. Zaraza,
pierwszy z jeźdźców apokalipsy, odpowiedziałem. Ha, siema mordo, dawno cię tu nie było, uśmiechnęła się. Dominik jest gdzieś tam, wskazała ręką w kąt pomieszczenia. A po co go szukasz? Jak chcesz, to mam szlugi. Nie, podziękowałem. Słuchaj, czy Domin nie wspominał coś ostatnio o byciu martwym? Coś o tym, że umarł, a potem zmartwychwstał, ale przeżył. Dziewczyna zaśmiała się. Nie musiał wspominać, wszyscy byliśmy świadkami. Parę domówek temu wychlał 2 litry na hejnał i myśleliśmy, że serio wykitował. Rzuciliśmy go na balkon, żeby się przewietrzył, licząc na to, że w końcu wstanie. A potem, no wszyscy o nim zapomnieliśmy. Dopiero na kolejnej imprezie słyszymy głośne stęknięcie z balkonu i jeb. Staje przed nami Domin we własnej osobie. Tę historię słyszał już każdy, a nasz bohater dostał tytuł Jezusa V2, który po 3-dniowym zgonie nagle zmartwychwstał. O to ci chodziło? Zamyśliłem się. Więc ta banda dzieciaków była tak tępa, że nawet nie ogarnęli, że koleś dosłownie powrócił z martwych. Cudownie. Więc niepotrzebnie się fatygowałem, żeby dojebać tego całego Dominika. Ciekawa historia. Odezwał się Głód. Co mu ją spytałeś? Zaciekawiła mnie i tyle. Rzuciłem od niechcenia i chwyciłem za pełną butelkę stojącą na szafie. To co? Czas się napierdolić. Obudziłem się następnego dnia z bólem głowy tak silnym, jakby czaszka miała mi zaraz eksplodować. Rozejrzałem się dookoła. Byłem w niebie. Ktoś się nade mną pochylił. Zaraza? Podniosłem łeb. Jakiś randomowy chłop też patrzył na mnie z dziwną miną, solidnie zaniepokojony. Co? Wystękałem. Gdzie jesteśmy? W niebie, nie widać? Obok nas stała jeszcze 3 dziewczyn. Żadnej z nich nie znałem. Kim wy kurwa jesteście? Wydukałem powoli. Byliśmy wczoraj na imprezie u Domina, pamiętasz? Zaczął opowiadać chłoptaś, który mnie obudził. Koło 3 pan gospodarz stwierdził, że koniec zabawy i kazał wszystkim wypierdalać. Na co ty stwierdziłeś, że nie ma chuja, a przynosimy balecik do mnie. Po czym zacząłeś do wszystkich strzelać. Coś zaczęło mi świtać. O kurwa, czy ja naprawdę przyniosłem studencką imprezę w zaświaty? W takim razie dlaczego jest was tylko 4? A pierdolnąłem się w łeb. Założenie, że chociaż część studentów trafi po śmierci prosto do nieba, było szalone samo w sobie. To i tak cud, że tej 4 się udało. Musieliście być naprawdę dobrymi ludźmi, powiedziałem podnosząc się z chmurki. Kim jesteście? No ja jestem Mati i zawsze ratuję ziomków fajkami, powiedział pierwszy. Ja nazywam się Dominika i podsyłam notatki czołemu rocznikowi, powiedziała druga. Nazywam się Kamila i daję każdemu ze swoich znajomych pasy do mojego Netflixa, powiedziała trzecia. Przeniosłem wzrok na 4. A ja jestem Eleanor Shellstrop i nie mam bladego kurwa pojęcia, co ja tu robię. Interesujące. Ja z kolei nie miałem bladego pojęcia, co z nimi zrobić, więc zdecydowałem, że poradzę się Jezusa. Tylko jak na złość nigdzie nie mogłem go znaleźć. W końcu wziąłem telefon i przeleciałem po kolei wszystkie kontakty. Zbawiciel nie odbierał, Głód nie odbierał, wojna i śmierć też nie. Przy Lucyferze nawet nie było sygnału. Coś musiało się stać. Coś naprawdę strasznego. Czyżby Maryja uciekła? A może Warol Kojtyła zmartwychwstał? Moje rozmyślania przerwał przeraźliwie głośny ryk gdzieś za głównej bramy. Chwyciłem za rewolwer i błyskawicznie rzuciłem się w tamtym kierunku. Nie myliłem się. Dźwięk dobiegał spod niebiańskich wrot, których niegdyś pilnował święty Piotr, dopóki nie przeszedł na emeryturę. Tym razem jednak zamiast apostoła pod wielką furtką stało jakieś wielkie włochate gówno, które zresztą gównem naprawdę nieźle jebało. Nie miałem pojęcia, czym był ten stwór, ale coś mi przypominał, czy to jakiś zagubiony demon? Co on tu kurwa robił? Zacząłem strzelać. Nie spodziewałem się, że to jebane monstrum będzie aż tak szybkie. Zdawało się, że przewiduje każdy mój ruch, a unikanie kul jest dla niego tak proste, że robiło to automatycznie i jakby od niechcenia. Nie ukrywam, wpadłem w lekką panikę, kiedy zaczęło wdrapywać się po bramie, ale nim zdążyłem przerazić się tym faktem, jeszcze bardziej dziwaczny stwór nagle stanął w płomieniach. Co do kurwy? Szepnąłem do siebie, a odpowiedział mi niski, męski głos. Zaraza. Co? Spytałem zdezorientowany, dopiero po chwili dostrzegając umieśnioną sylwetkę. Nienawidzę portali.